Cześć wszystkim! Co prawda samochody, na które patrzycie, albo doczekały się już następców, tak jak Suzuki SX4 S-Cross, albo w 2022 roku doczekają się nowych wersji, ale dostaję od Was wiele zapytań i wiem, że wielu z Was interesuje się, który z tych dwóch modeli byłby dla niego lepszy. Zatem postanowiłem na to pytanie odpowiedzieć. Także czy Vitara, czy Suzuki SX4 S-Cross? Serdecznie zapraszam. Zacznijmy sobie od rzucenia okiem na wnętrze tych samochodów. Jak za chwilę będziecie mieli okazję zauważyć, wnętrza są bardzo zbliżone do siebie. Różnią się w zasadzie w tej części. Jeśli chodzi o zestaw multimedialny, o infotainment, to jest praktycznie to samo. Przejdźmy sobie do Vitary, aby porównać. Jak widzicie, bardzo zbliżony projekt. Różnice mamy tutaj na górze, ale to nie jest nic wielkiego. Ja w tych dwóch samochodach czuję się praktycznie tak, jakbym siedział w tym samym. Różnice natomiast ukazują się z tyłu. Sprawdźmy. To jest Suzuki Vitara. Miejsca na nogi troszkę jest, ale szału tutaj na pewno nie ma. Nad głową jest już ok. Na pewno mogłoby być troszkę lepiej, ale tak jak mówię, jest tutaj w porządku. Ja mam 182 cm wzrostu. Natomiast w SX4 miejsca mam troszkę mniej, jest to bardzo podobne, ale już natomiast ważne, muszę zaznaczyć, że mam wersję z szyberdachem. Zobaczcie, ja się tu praktycznie nie mieszczę. Uderzam głową w sufit. Rzućmy sobie okiem na cenniki tych samochodów z trzech ostatnich lat i na dzień dobry widzimy, że cena obu modeli była bardzo zbliżona. W zasadzie w tańszych wersjach S-Cross droższy był o 3000 zł, ale mamy też wersję, gdzie samochody kosztują dokładnie tyle samo. Druga rzecz, która rzuca się w oczy, to identyczne silniki, czyli 1.0 Booster Jet i 1.4 Booster Jet, napęd na jedną oś lub napęd na cztery koła i do wyboru skrzynia manualna lub automatyczna. Tutaj różnic nie mamy. W 2020 roku od razu rzuca się w oczy to, że w jednym i w drugim modelu mamy tylko i wyłącznie silnik 1.4 Booster Jet, ale nie mamy już silnika 1.0. No i druga rzecz, nie uświadczymy w katalogu wersji ze skrzynią automatyczną. Zwróćmy też uwagę, że o ile Vitara rok wcześniej zaczynała się od 64 900, to tutaj już pierwsza pozycja w cenniku kosztuje 80 500 zł. Przy czym ceny obu modeli nadal są bardzo zbliżone. No i rok 2021, nadal 1.4 Booster Jet w obu modelach, ale wraca skrzynia automatyczna. Ceny nadal cały czas zbliżone. W niektórych miejscach zauważymy tylko S-Crossa droższego o 2000 zł, ale nadal jest to praktycznie ten sam poziom cenowy. Jak natomiast jest podczas jazdy? Teoretycznie powinien być to moment, albo mógłby być to moment, w którym jeden z modeli przeważyłby szale na swoją korzyść. Tyle, że przynajmniej moim zdaniem, te samochody są do siebie tak zbliżone, albo może inaczej, żaden z nich nie odbiega od drugiego w tak dużym stopniu, aby po prostu załatwić tutaj temat. No bo zobaczcie, SX4 sprawia na pewno wrażenie solidniejszego we wnętrzu, materiały są na pewno troszkę lepsze, są przyjemniejsze, czy to w dotyku, czy po prostu wizualnie, tak przynajmniej jest moim zdaniem. I tutaj na pewno zyskuje delikatną przewagę. Tyle, że tak naprawdę, czy to cały system tutaj multimedialny, to jest praktycznie to samo. To nie jest najnowszy system, delikatnie mówiąc. Podobnie zegary, komputer i tak dalej. To wszystko jest do siebie bardzo, ale to bardzo zbliżone. Można by było powiedzieć, jeśli szukalibyśmy tutaj po prostu wyboru, ten czy ten, że SX4, skoro ma większy bagażnik, będzie po prostu samochodem, powiedzmy, dla rodziny, dla takiej, która ma może małe dziecko, będzie miała więcej miejsca w bagażniku, więcej musi przewieźć, więc wiadomo, tutaj jest temat jasny. Ale załóżmy, że wybieramy między tymi samochodami i tutaj wielkość nie jest aspektem decydującym, bo jeśli jest, to wiadomo, SX4, to jest prosty temat. I tak jak już powiedziałem, skoro wnętrze tutaj jest bardzo zbliżone, skoro nie znajdziemy żadnej przewagi pod maską, bo to są te same silniki, to będę się opierał po prostu tutaj na subiektywnych wrażeniach moich, bo pamiętajcie, że mówię o swoim własnym zdaniu. Wasze może być inne, dlatego ja zawsze mówię, sprawdźcie samochody, zanim się na jakiś zdecydujecie. Nie słuchajcie na ślepo kogoś, kto opowiada o tych samochodach, tak jak na przykład ja. Ale moje zdanie jest takie, że subiektywnie ja na przykład w Vitarze czuję się lepiej. Głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, ja mam lepszą pozycję za kierownicą właśnie w Vitarze.
wynika to i z foteli, które tutaj są dość specyficzne. Mi jakoś te fotele nie za bardzo leżą. Vitara też nie ma jakichś fantastycznych, ale moim zdaniem są lepsze. I druga rzecz, Vitara mi się po prostu przyjemniej prowadzi. Chociaż na pewno ważną rzecz, którą muszę zaznaczyć, to to, że jeśli oglądaliście testy Vitary, nie tylko u mnie, bo wiele osób zwracało na to uwagę, ona ma pewien problem z trzymaniem toru jazdy. O co chodzi? Czyli powiedzmy, jadę sobie teraz prosto i bardzo często to są takie drobne korekty, ale trzeba ten tor jazdy w ten sposób korygować. W SX4 jest z tym dużo lepiej. I to może być uznane za pewną wadę Vitary, bo chociaż ja uważam, że do tego się po pewnym czasie przyzwyczajasz, nie zwracasz na to uwagi, ale jest to troszkę dziwne. Przy czym sprawdźcie to, bo akurat może komuś z Was będzie to przeszkadzać. Ale wracając do tego, co powiedziałem, mnie się Vitara prowadzi przyjemniej i tutaj upatrywałbym jej niewielkiej przewagi. No ale do brzegu, podsumowując to wszystko, co wcześniej powiedziałem, ja dochodzę w zasadzie do jednego wniosku. Może nie jest to najlepsza podpowiedź dla kogoś, kto chciał w tym materiale znaleźć odpowiedź ten czy ten i znaleźć konkretną odpowiedź dlaczego, ale sami zobaczcie, to są tak podobne samochody. Mają nawet ceny dość zbliżone, bo tutaj będziemy już mówili raczej o samochodach używanych. One mogą mieć rok, może będą miały 2 lata, ale będą to nadal dość świeże auta, oparte na tych samych jednostkach, na tych samych skrzyniach, na tych samych multimediach. Dość podobne wielkościowo. I właśnie z tych względów moja konkluzja, chociaż dość banalna, ale jest taka, że jeśli nie jesteś w grupie, która potrzebuje po prostu większego samochodu, bo wtedy temat jest jasny, wybierasz SX4. Ale jeśli nie jesteś w tej grupie, to moim zdaniem wybierz po prostu samochód, który Ci się bardziej podoba. I znowu subiektywnie, ale to chyba nie jest tylko moje zdanie, Vitara jest moim zdaniem zdecydowanie samochodem atrakcyjniejszym wizualnie. Chociaż słyszałem takie opinie, że Vitara wygląda bardzo ładnie, ale jak stoi przy SX4. Ja się z tym do końca nie zgadzam, bo to jest samochód, który ma ciekawy design i myślę, że tutaj po prostu upatrywałbym przewagi tego samochodu, plus moim zdaniem lepsze prowadzenie. Jeśli ja miałbym wybrać, chociaż niech to nie będzie i pewnie nie będzie dla nikogo jakimś wyznacznikiem, ale ja na 100% wybrałbym Vitarę. Po prostu mi się bardziej podoba i lepiej się w niej czuję, lepiej mi się jeździ, a skoro cała reszta jest praktycznie taka sama, no to dla mnie wybór jest prosty. Ale tak jak mówię, jeśli wielkość, jeśli materiały troszkę lepsze i może komuś po prostu bardziej podoba się S-Cross, no to wtedy sprawa też jest jasna. Nie wybierzecie tutaj źle, jeśli chcecie ten samochód lub ten, to tak jak mówię, bardzo zbliżone auta i naprawdę to jest jeden z tych przypadków, gdzie decyzję śmiało można oprzeć na tym, co mi się bardziej podoba. Tyle. Dzięki za dzisiaj. Dajcie znać, który samochód Wam się bardziej podoba, który byście wybrali, a może po prostu, który wybraliście, bo wiem, że wielu z Was zastanawiało się nad tymi dwoma modelami i ciekawy jestem, który wygrał i dlaczego. A ja dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pamiętajcie o subskrypcji, kliknijcie dzwonek, żeby YouTube powiadomił Was, że coś wjechało nowego u mnie na kanał. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!